była taka dżentelmeńska umowa między mną a Jackiem Góralskim, że zagra w tym meczu, ale w momencie, kiedy otrzyma żółtą kartkę i jeśli będzie jeszcze możliwość zrobienia zmiany, to 5 minut później go zmienię. Wytrzymał 7 minut, bo w 38 dostał żółtą kartkę. Ja wiem, jaki jest Jacek Góralski. Poprosiłem go do linii, mówię, Jacek, musisz grać bezkontaktowo, nawet jak ci będzie zawodnik mijał, nie możesz go dotknąć nawet, bo nas osłabić. A Góral jak to Góral? Mówi, też musimy podostrzeć, musimy jeszcze bardziej się pakować. Ja mówię, Góral, nie, nie, mówię, Góral, nie, ty nic nie musisz podostrzać, mówię. I w przerwie już widzieliśmy, z Grześkiem Krychowiakiem rozmawiałem wczoraj, przedwczoraj, dzisiaj. Powiedziałem o jego roli w drużynie, że może nam bardzo pomóc, ale to tak jakby puścić zawodnika nieprzygotowanego do maratonu na 30 km, żeby dobiegł te niespełna 11 km z haczykiem, tak? Czy tam 41, 195, jakoś tak, nie? 42, 195. 42, 195. No to...